Edycję naszego nagrania zaczniemy od przycięcia początku i końca, tak żeby zlikwidować ten pusty tutaj fragment. Najszybciej możemy zrobić to za pomocą tego uchwytu, a mianowicie klikamy i przeciągamy na przykład do tego miejsca i cały początek, cały zaznaczony początek został w tym momencie odcięty. Spójrzmy na koniec nagrania. Jest ono tutaj w zasadzie dobrze przycięte, a być może nawet za mocno, a więc wstawmy tam fragment ciszy. Naciskam teraz klawisz End na klawiaturze i przechodzę do końca nagrania. I teraz udajemy się do menu, Edit, tutaj mamy Insert, Silence. Wprowadźmy tutaj na przykład 1 sekundę i zatwierdzamy. I mamy tutaj już 1-sekundową ciszę. Teraz możemy przyciąć to odpowiednio i zostawić to w ten sposób. Spójrzmy teraz na te dwa uchwyty, ten i ten. Za ich pomocą możemy wykonać narastanie bądź wyciszenie dźwięku. Przesuwam w prawo i proszę spojrzeć. W tym momencie będziemy mieli narastanie dźwięku od początku pliku. Nacisnę teraz klawisz Home, żeby przejść do początku i spację, żeby odtworzyć. I rozpoczynamy nagranie. W trakcie nagrywania możemy zaznaczać sobie odpowiednie miejsca w nagraniu i w tym miejscu dźwięk osiągnął swoją maksymalną głośność. To narastanie trwa oczywiście za długo, a więc możemy to zmniejszyć. I to samo możemy zrobić z tyłu. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, klikamy w tym miejscu. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, klikamy w tym miejscu. Oczywiście teraz było to zbyt krótko, a więc możemy zrobić to od tego miejsca. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, klikamy w tym miejscu. Dodatkowo możemy regulować, jak szybko ma się odbywać narastanie bądź wyciszanie. Przeciągam teraz w dół i proszę spojrzeć. Zmieniając kształt tej krzywej, spowoduje, że wyciszenie będzie na początku szybsze. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, możliwe to jest oczywiście w dwie strony, a więc w dół, jak i w górę. I teraz oczywiście zmieni się charakterystyka podgłaśniania. I rozpoczynamy nagranie. W trakcie nagrywania możemy narastanie oraz wyciszanie możemy wykonać w jeszcze inny sposób. Powróćmy tutaj do punktu wyjścia. I teraz, mając aktywny ten panel, co widzę po tym, że jest on obrysowany na żółto, nacisnę na klawiaturze klawisz tyldy. Tutaj naciskam ten klawisz bez żadnego shifta czy kontrola i w ten sposób powoduje, że aktualny panel jest maksymalizowany. Teraz widoczne są tutaj na dole dwa dodatkowe przyciski służące właśnie do narastania i wyciszania. Ustawię kursor w tym miejscu i po naciśnięciu automatycznie do tego miejsca wykonywane jest narastanie. To samo z tyłu dźwięku i mam wyciszanie.